Traktat Ryski. Tło historyczne. Po odzyskaniu niepodległości wraz z końcem I wojny światowej, Polska szybko musiała ponownie stanąć w obronie własnej suwerenności. Wybuchła wojna polsko-bolszewicka. Punktem przełomowym stała się Bitwa o Warszawę, którą wygrali Polacy. Wkrótce po tym rozpoczęto pracę nad traktatem pokojowym. Na miejsce obrad wyznaczono Rygę. Strony negocjowały 4 zagadnienia. Ustalenie granic, zwrot mienia, repatriację ludności i rewindykację zabytku. 18 marca 1921 roku podpisano składający się z 26 artykułów traktat pokojowy zwany Ryskim.